wszystkich obecnych tutaj w naszej archikatedrze lwowskiej, którzy gromadzimy się w Dniu Święceń Kapłańskich, aby dziękować Panu Bogu za kolejnych kapłanów dla Kościoła naszej archidiecezji. Ty, święceńc Nowiki, zaczynam Melchisedek. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. Ви єсте ще сором землі, леч єшлі сум втрачі свій смак, чим же йому посолить? На ніч ще юж не вшида, хіба на вижуцення і подептання через людей. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Filozof Henry Bergson skazał: najbliżsi heroi w historii, ceny zawojowniki, a święty Jan Paweł II mówił: święty, jaki w czasie każdej historycznej epochy pokazywali światu jasność Bożego światła, to widmy znaki świętości Cerkwi. Щоб зрозуміти глибину церкви, вдивляйтеся в них. Будьте священниками завжди і всюди так, як святий Зигмунд Щенсний Фелінський, в'язень сумління, вигнанець царської Росії. Відкривайте двері Христові так, як святий Йоанн Павло II, і будьте ревними послідовниками святого Йозефа і Бенедикта. Чи на хвалу Бога та вчинення християнського руху хочеш побожні і з віру справувати містерія Христуса, а зважча евхаристичну офіару і сакрамент покути, згодні з традицією Кощова? Хочу. Чи мені і моїм наступцям прирекаєш честь і послушенство? Прирекам. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie.
Pan nasz Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Niech Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Чи не, щоб ми неустанно занурювалися в Твоє милосердя.